Maszynko! Ciul! Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Scorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. No i wielki powrót, pan Niko w garniturku, mieszkanko pana Playboya, który zginął w poprzednim odcinku. No i co dzisiaj będziemy robić? Po pierwsze wyjdźmy z tego apartamentu, to jest raz. A dwa, możemy już gdzieś jechać. O, wezmę sobie ten choćby nawet samochód, fajna bryczka. I gdzie dzisiaj pociśniemy? No mamy już niewiele misji, dlatego możemy jechać do tego kolesia. Chyba mam trochę za cicho, mam takie wrażenie. Sobie trochę jeszcze podgłośnie. O, tyle wystarczy. Myślę, że mnie dobrze słychać. Miałem takie wrażenie, jak nagrywałem tego Infoskorpiona. No powiedzmy, że tak. I dziwnie było mnie słychać, jakoś tak jakby, nie wiem, mnie odszumiło, no inaczej mnie było słychać, jakbym kupił słuchawki za 200 zł, normalnie, bo wcześniej to mnie jakoś tak było dziwnie, tak medium mnie było słychać, na poziomie medium, a teraz jakoś tak fajnie, nie wiem, to pewnie przez to, że sobie coś tam poustawiałem w tych głośnościach dźwiękowych. Ogólnie jakieś dźwięki poustawiałem mojego mikrofonu, słuchawek. I to pewnie stąd poskutkowało, że teraz mnie jakoś lepiej słychać. Nie wiem, ja jakoś różnicę odkryłem. A jak wy odkryjecie tą różnicę, to napiszcie mi w komentarzach, czy lepiej... Uohoho! Już piruety na dzień dobry! Okej. Okay. Już coś mi odwala, oczywiście. Jak to u Skorpia? O, kliniarze. Palić ich. No i dzisiaj sobie pojedziemy do tego litery U. Nie wiem, co to w ogóle jest. Muszę sobie przypomnieć znowu. A co tam, pachołki mogę sobie wystuć. Portret zabójcy. U. To nie fajnie, co się robi. Come in, Niko. Aye. So, you fought in the war. You know a lot. Yes, you're looking for some people. We're all looking for that special someone. But most of us don't want to kill them when we find them. Most murders are committed by people you know. Most wives are killed by their husbands. Yes, and my wife had better stop sleeping with that tennis coach or... I'm joking. I'm sure your wife doesn't need to sleep around. Well, I'm joking. I'm sure she does. Funny. I'm divorced. My wife can sleep with whoever she wants. Interesting. I'm not divorced. I was never married. No details. I need you to go find someone for me. I'll be getting a picture through shortly. This is important. So why use me? We always use people like you. Karen, Michelle, she was the same. Someone with something to lose, but not much to live for. What's in it for me? Two things. One, you don't get 100 murders pinned on you. Ooh. Two, maybe I will help you. Maybe I won't. Now get access to a police computer and wait for my message. Go. Okay, yes sir, bitch. Coś jeszcze? Coś jeszcze chciał powiedzieć, ale już zapomniał. O, dobra, Niko, ruszamy. Dobra. Okej. Okay. Spoko. To my już wsiadamy do naszej kochanej bryki. Przejedziemy się gdzie chcemy. O, tam mamy jechać. Człowieku, jak chodzisz? Chwileczkę. Oto twój cel. Znajdź go i wyeliminuj. Jaki facet. Sorki, że się tak wychyliłem w stronę ekranu, ale chciałem... A da się jakieś zbliżenie? Czy nie? Dobra. Chyba coś przeoczyłem. Zaraz. Mam gdzieś tego ludzia. Kolesia. Czekaj. Organ wiadomości.
No dobra, to chyba się mamy z nim połączyć. Hello, you have reached United Liberty Paper Merchant. None of our operatives can come to the phone. Please leave a message. Zarąbiście, kurde, zdobądź... A, mamy zdobyć radio. O kurde. Panie gliniarzu... Cholera jasna. Ciekawe jak, no dobra. Trzeba będzie ukraść ten radiowóz, ja tam go widzę. Go zaraz ukradniemy i spieprzymy tej głupiej policji. Ciul! O tak, dobra. To chyba już pomogło. Dawać mi ten radiowóz. Spadówka. O. Dobra. Nie! O, dobrze. Hehehe. Dziękuję. Mój pojazd. Teraz trzeba im spieprzyć. Zadarłem z niewłaściwym przeciwnikiem. Z policją. Rzeczywiście, groźne. No. Wrył mi się, kurde, w drogę, no i dostał po dupie. Au. Dobra, teraz będę musiał im uciec. Zniwelować swoją rozpoznawalność. Albo i nie. Suwaj się! Kurde. Ja nie mogę. No ta policja jest nieogarnięta. Tyle powiem. Dobra. Nie znajdą mnie te ciotki. Zryte. O, dobra. Ej, co bambusy? Nie dogonicie mnie. A sobie tu będę stał. Wyłącz to. Skorzystaj z komputera policji. A niby jak ja mam skorzystać? Czekaj, no. Chcę skorzystać. A. Okej. Okay. Przeszukaj bazę danych. Aha. Zdjęcia. Okej. Okay. Tak, wybierz. I kto to jest? Adam Dimajew. O kurde. Okej. Okay. Lokalizuj. Okej. Okay. No to jedziemy do kryjówki Dimajewa. Może będę sobie jechał według GPS-a. A i dobrze, mamy już sprawcę. Trzeba go tylko zabić. I zostaniemy oczyszczeni z oskarżeń, z setek zabójstw. Począwszy od niejakiego Vlada. Czy tam jeszcze wcześniej jakiegoś pracownika Vlada, aż po tego zabójcę. Chyba będę czysty, nie wiem, tak, obmyję się z grzechów, jak to można nazwać, inaczej też. Po prostu będę czyściutki. Ale i tak zabijać mi jeszcze przyjdzie. Suwaj się, panie, bo ci zaraz wlepię mandatę. Prawo jazdy. I jak oni jeżdżą? Bez talencia. Okej. Okay. Już jesteś na mojej kochanej autostradzie. Gdzie się... Niko. Ogarnij teraz. Teraz ogarnij jazdę tutaj przynajmniej. No bo wiesz, no jeszcze mi się skopci pojazd, no i fail misji. O, dobra. Trzeba będzie zapłacić im za przejazd. Inaczej będziemy mieć... Nóż w plecy, dziękuję. O, za darmochę! Serio? A może i nie, nie wiem. Miałem takie wrażenie, jakbym za darmo wjechał. Pewnie dla gliniarzy jest za darmola. Ale przecież nie jestem gliniarzem, jestem zabójcą. Doskonałym. Jak Hitman. Jedziemy, jedziemy. Lagi jak zwykle mnie tutaj odwiedzają w tej grze, więc żadna nowość. No czego? O, w mordę, ile jest do zabicia? Kilkudziesięciu, stary.
murder them all. We're doing a favor for our comrades in the East. Pizdam. You better start doing me some. Dobra, pitul się. Co snajpery zdejmiemy? Co to kurde? Co my się tu będziemy pieprzyć? Może jednak. O! Mołotow. Mołotow, nie wiem. Skałajcha ich pościągamy. O tak. Pięknie. Przeładuj broń. I możemy już zaczynać wojaczkę. Kurde. O. I feda. Gdzieś jeszcze jesteście? Ja was pięknie pozdejmuję. Jeszcze jest tu ich jakaś mała część. Zapewne. Ale druga część ich jest na dole. Ciul! Dostał ładnie. Pięknie. Coś jeszcze? Ktoś jeszcze mnie zaatakuje? No chodźcie, śmiało. Co to za problem? Zdejmę was. Dobra. I ostatni tutaj. Okej. Okay. Poszło. O. Dawać mi ammo, kałacha. A może rzucę teraz... może... O! Tutaj mogę ze snajpery pozdejmować. Tylko... Chciałbym wiedzieć, który będzie... O, jest. To może jednak zacznę rzucać mołotową. A! Chłopie! Co ty robisz? O Jezu, aż mnie zlagowało. O Jezu, nie umiesz rzucać mołotową, widać. Dobra. O, tak. No nie wiem, co to dodało. Kurde, może jakbyś bardziej celował. A, o, może w samochód, może w samochód. O, tak. Dobra. Oj, marnuję tylko mołotowa. No, zaraz zobaczymy, czy tak będziesz tylko zaczął. No, poczekamy na wybuch i zobaczymy, jak będziesz się smażył w piekle. No, come on, come on. Ale widać, że wolisz dosyć skałacha ode mnie. O tak. Kurde, dostałem. A, ładnie. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Nie, dwóch. Ciul. Żyjesz! Kurde. Jep, headshot. I ostatni. To pewnie ten sprawca. Kurde, może jeszcze byś się przybliżył bardziej. Jeszcze bardziej. O, dobra. Kurde. O, dostał. No i co teraz? O, udało się. Pięknie. Dobra. Ile już minęło? Z 15 minut. Bardzo fajnie. O, dobrze. Chciałem wyskoczyć. Mniej więcej. To jest za mną do strzelby. Dobra. No to możemy się już kierować na kolejną misję. Jeżeli zdążę w ogóle. Gdzie teraz możemy jechać? O, do Patryka pojedziemy. Ej, tu jest ammo od kałacha. Ja muszę to wziąć. Sobie. No bier to. O, dobrze. Ammo od kałacha wzięte.
I jedziemy. Dobra, nie wiem czy jeszcze zdążę na tą misję, ale spróbujmy. Mam niedaleko. To dam radę. No Jezu, jakie łajzy. Jeden się wyglebia, drugi kurczę, nie wiem co robi, jakieś świry wiry. A trzeci to już kompletnie oszalał, kiedy tylko zobaczył mój pojazd. Okej. Jedziemy, jedziemy na kolejną misję. Dam radę chyba w tym odcinku jeszcze zrobić, a jak nie to następnym. Chyba już dawno nie robiliśmy misji u Patryka. Grosz do grosza. Wow, grosz do grosza. Plan was they were gonna hide the diamonds in the queen's ass. Oh hey Nico. O, cześć. Get your fucking hands off my fucking sister, boy. We're talking, not having casual sex, Patrick. I pray after the amount of practice you've had, you'd know the difference. Sure, I know the difference. One leaves you feeling sad and empty and alone, and the other's casual sex. I'm quite sure you and Mr. Nico here will have fun on your play date. Hey! Coming, Ma! You boys play nice now. For sure! Hey! Okay! Oh, we're gonna play real nice. They're clean as a fucking whistle. One previous owner. Yeah. Ach, już kałachy, shotguny, jedziemy, będzie jazda. We got an opportunity, my boy. Yep, fortune favors the brave. Gotta make hay while the sun shines. So is you down, boy? Or is you out? No, down oczywiście. Down for robbing a thief. Robin Hood. Exactly, Robin fucking Hood. Robin fucking Hood. The fucking mafia, boy. Yeah. Is the money good? What's the risk? Well, the risk is we all die a very slow and painful death. And the money is good, very good indeed. No to pisze się. Ta, jestem twardzielem. Well, since you put it that way, I mean. Right, good. All right. Let's go. Let's do it. No. Jedziemy z koksem. Świetnie, w końcu. W końcu coś się będzie ciekawszego działo. O, pięknie, taki samochód pasuje. Może byście tu podeszli, kurde, macie chyba nogi. Jak je bez mózgi. A, i to jest gang, kurde. I ja to rozumiem. Udaj się do sortowni śmieci. What? To będziemy śmieci jeść? Nie wiem, jakbym nie zdążył tak zrobić tej misji, to najwyżej odcinek będzie długi. Dobra, cicho tam, jedziemy. We're working for them. Pecorino's a type of cheese. Pecorino's is a bunch of Guido gangsters out of Alderney. They're all mafia, though? Of course they are. Cosa Nostra and all that shit. Mm. Our family used to be bigger than all them mafia families put together. Back in the day, that is. Not this shit again. I heard this speech a million times. McCreary's ran the city. People were scared to say their name, let alone come near their place in purgatory. Life was great. We were in charge. It's fucking true. I'd like to hear you tell Gerald that it's a boring story. My brother wouldn't take too kindly to that now, would he? You know the purgatory is called what it is because people were so scared of the McCreary's? Did you know that, Nico? It's called that because people found McCreary's story so fucking boring. Listening to them was like being in purgatory. Fuck you, Gordon. I'll fucking come back there and kick your fucking ass in a minute. I hear that Francis McCreary is your brother. Fucking Frankie, my brother. He may have a badge, but I tell you for a fact, he's as crooked as the rest of us McCreary's. More so. At least we ain't fucking hypocrites. Kate's the only decent one. I can believe that. You know Frankie, do you? I got a story for you if you do. Another fucking story. Shut up, Gordon. So, Nico. When Francis and Gerald was growing up, Frankie becomes an altar boy. He swears to this day that he wanted to serve the Lord. Jerry knows the truth, though. Jerry. He only put on that cassock so he can pocket the change in the collection plate.
fact. That's Francis down to a fucking T. Niedobrze. I don't even know if he realizes what a crook he is. That sounds like the Francis McCreary, I bet. I bet. Motto community leader in my ass. You're just worried he'll start clamping down on you, ain't you, Paggy? I'd like to see him try it. Not gonna happen with the things Jerry knows. Dobra, zaraz zajedziemy tam. O, stłucza się najwyżej z kimś. I zrobimy to, co będzie trzeba. Nie wiem, powinienem się wyrobić szybko z tą misją, a jakbym nie dał rady, to będzie ponad pół godziny. Okej, okay. Już jesteśmy prawie na miejscu. Here we are, boys. Moment of fucking truth. O tak, moment of truth. Fucking truth. Okay. All right, boys. If Ray is correct, then the money's going to be kept in the office in the main building, and there should be a boat docked out back for the getaway. All right, it's up and over the fence. Ja też już przekroczyłem. Wejdź do magazynu. Okej, okay. Parkour. Teraz uprawiamy parkour. Yep. Może jakaś inna broń. Nie, gdzie ty? Ja co ja zrobiłem? Kurde, nie no, stary. Co to miało znaczyć? Cholera jasna. Ojej. No nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. No wiecie co? Zakończymy już to odcinek. Zrobimy tą misję w następnym odcinku. Myślę, że wam się spodobał ten odcinek. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie.